To historia dziewczynki, która kiedyś pokochała śpiewanie i chciała zostać, jak swoja idolka, Hanną Montaną, wielką piosenkarką. No i uczyła się śpiewać. Kochany, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd. Robiła cokolwiek, żeby to osiągnąć. Aż w końcu zamarzyła, by nagrać piosenkę świąteczną. Po wielkiej bitwie myśli, czy to się uda na pewno, czy nie wyśmieją ją, postanowiła napisać piosenkę. A oto historia nieudanej piosenki. Aktualnie mam godzinę 21, więc jest całkiem w porządku. I właśnie zaraz będę wysyłać moją piosenkę taką pogodową, akordami i tam troszeczkę z refrenem do pana producenta, który będzie tworzył tego, jakby produkował tą piosenkę po prostu. Ja mam taką ogromną trudność z napisaniem tej piosenki. Myślałam, że będzie wydawało to się łatwiejsze, ale że ja jestem osobą trochę taką, że musi wyjść wszystko perfekcyjnie, że kurczę, za łatwa jest ta melodia, coś za łatwe, muszę coś iść trudniejszego, coś bardziej skomplikowanego. I wtedy ja się sobie sama komplikuję w ogóle wszystko i ta piosenka się dłuży i jest... I nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy ona wyjdzie. Jak to oglądacie, to znaczy, że wychodzi. No nie wyszło. Powity w ogóle praca nad własną piosenką. Jeśli chodzi o tekst, kurde. Tekst jest trudniejszy niż myślałam, bo troszeczkę zmienia, na przykład o, to miało iść do zwrotki, a teraz jest w refrenie, więc tekstowo będzie dosyć trudno, ale ja jestem podjarana tym, że mogę coś takiego zrobić i że też będę miała pamiątkę, że takie coś robię. Mam nadzieję, że to wyjdzie, mój Boże, ale bym chciała, strasznie bym chciała, żeby piosenka wyszła. I żeby właśnie była taką piosenką, po prostu do tańczenia w śniegu. Widzimy się już na pisaniu tekstu do tej piosenki i tak, buziaki. Oto przedstawiam wam mój proces myślowy podczas pisania piosenki. I dzisiaj dostałam jakby taką pierwszą wersję melodyczną mojej piosenki. Jakby ogólnie podkładowo, muzycznej. Nie mam zwrotek i w sumie jest to takie pół na pół zrobione, a jutro jadę do Wrocławia, żeby nagrywać tę piosenkę. No i teraz usiadłam sobie na chwilkę, no myślę na godzinkę i chcę w tą godzinkę wyrobić się z napisaniem piosenki, w ogóle what? I może jeszcze, no zobaczymy, jak to pójdzie. Coś mi w gardle zaczęło szczypać i myślę sobie, o no nie, jutro nagrywam. A chciałabym być zdrowa jednak na wokale, no bo nie chcę autotune za bardzo używać. W ogóle jak ci odpaliłam tą piosenkę, to po prostu aż się płakać chciało ze szczęścia, bo to jest niesamowite, że to jest moja piosenka, wiecie o co chodzi. No już będę teraz płakać. Bo to jest niesamowite, że to robię i no niesamowita sprawa, naprawdę. Ja troszkę się rozkleiłam. No to będą moje słowa, moje jakby... moja melodia i jakby to będzie takie moje dziecko. No wiadomo, producencko jeszcze nie jestem gotowa tego zrobić, ale mega, mega, mega super. Jakby to będzie taka moja troszkę dusza, bo nie chciałam, żeby ta piosenka była w takiej oto nie chciałam, żeby ona była taka kiczowata, taka wiecie, o spadł śnieg, kręcą się dzieci, no nie wiem. No nie będę, okej, nie będę się rozkładać, muszę przejść tekst. Zobaczycie po prostu jak proces mój myślowy pisania tekstu. W ogóle mam piżamkę z Harry'ego Pottera, bo się robi coraz zimniej, a no, to jest taka najcieplejsza ich rzeczy, które mam w domu. Piszę zwrotka piosenki, okej? Okay? No to będą moje takie dziwne rzeczy, ale... I wy usłyszycie pierwszy raz, więc... Świat. Jeśli chodzi o pisanie piosenek, mam coś takiego, że nie wiadomo kiedy łapie mnie wena i zazwyczaj to są na przykład w miejscu publicznym, gdzieś nie wiem, w tramwaju, w metrze, w sklepie, na podwórku, właśnie świeże powietrze daje mi dużo weny i po prostu zapisuję swoje nawet jakieś pojedyncze zdania albo swoje jakieś
jakieś zmagania z jakimiś myślami w notatkach w telefonie, a potem tworzę do tego melodię i powstaje piosenka. Akurat ta świąteczna była dosyć trudna, ale to zobaczcie. Jednak widząc te piękne sceny kadry, uświadamiam sobie, ile jesteś dla mnie warty? Wart? Wart? Ile jesteś dla mnie wart? Warty? Chyba nie mam warty. Kurde. Ile jesteś dla mnie wart? Wart. A to było ładne. Kurde. To nie po polskiemu jest. Jesteś warty. Jesteś wart mój. Kurde, dobra. Miałem. Czemu pochłonął mnie ten świat, emocje i magia i wiara, że prawdziwa miłość naprawdę jest warta szukania. Mam na to tak, że warta. Jednak widzę ten piękny sceny kadry, uświadomiam sobie, ile jesteś dla mnie warty. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ej, pasuje to warty na ups. Kadry, to się rymuje z kadry. No zobaczymy. Rym do kadry. Aleksandry. Bzdry. Bzdry. Cylindry. Cyndary. Cedry. Dedry. Katedry. Katedry mogą być dobrym słowem. Flądry. Harwidirdy. Indry. Katedry. A katedry mówią. Kołdry. O, kołdry! Świadamam sobie... Że... Świadamam sobie, że... Nie potrzebuję tak wiele. Nie potrzebuję tak wiele. Tego tak wiele. I teraz wiele muszę coś zrymować, żeby było ładnie. Sceny. Areny. Ireny. O, Ireny. Jednak widzę te piękne sceny w kadry. Świadamy sobie, że nie potrzebuję. W kościele. Oszczędzę wam tego, ale to trwało w nieskończoność. Finalnie skończyłam piosenkę rano i w pociągu i tak poszłam do pana z niegotową piosenką. Dobra, jestem na dworcu i jadę już do Wrocławia. Niestety czuję straszne ból gardła i boję się, że będę chora, więc dzisiaj jakimiś szczątkami mojego zdrowia będę musiała nagrać tę piosenkę i ja jestem podekscytowana. Jest 4:20:30 i jedziemy. I cieszę się, bo też bym mogła po prostu nagrać inny film, który będziecie widzieć albo widzieliście. Ale co, lecę, ale gardło mnie tak boi, o mój Boże. Dobrze, kochani, jesteśmy już we Wrocławiu. A podróż miałam w porządku, jeszcze pisałam moją drugą zwrotkę w ogóle w pociągu, bo nie miałam w czyli będę, żeby w ogóle wymyślić jej, napisać jej tej zwrotki, więc dzisiaj tak obudziłam się 8:30, bo 9:30 miałam być we Wrocławiu i pisałam tę ostatnią zwrotkę, ale no, zobaczę jak to będzie, ale no, czekam na właśnie pana, który ma mnie odebrać tutaj, pana Matko Mateusza, który ma mnie odebrać i jakby... Jedziemy tam do studia jego i zobaczymy, co wyniknie z tego, tak. Dojechałam do studia, rozgościłam się, trochę inaczej sobie to wyobrażałam, że specjalnie jechałam do Wrocławia po to. Jednakże, okej, okay, w porządku, nagrywaliśmy bardzo długo, ponieważ mój głos odmawiał posłuszeństwa. Chyba zaczynam jakieś choróbsko, ale finalnie wyszło i wróciłam do domu. Cześć, widzimy się po długiej przerwie, jeśli chodzi o nagranie, które widzieliście przed chwilą. Jest styczeń, nie przepraszam, jest luty. I nagrywam ten film, stwierdziłam, że ten materiał, który nagrałam, no aż szkoda nie wrzucać, bo to miał być film zrobienia piosenki. Co się wydarzyło? Zrobiłam tą piosenkę, dostałam ją... Miałam tworzyć teledysk, już miałam nagrania pod ten teledysk. Aż w końcu stwierdziłam, że nie jest to, co chcę pokazać wam jako pierwszą rzecz moją. Ja wiem o tym, ja też mam taki chory perfekcjonizm w sobie i właśnie wtedy, w tym momencie, kiedy stwierdziłam, że może ja się za bardzo oceniam, może to jest dobre, ale dla mnie nigdy nie będzie dobre, bo taka jestem, że mi się nic nie będzie podobać, co robię sama.
to stwierdziłam, że okej, wydam, no bo pierwsza nie musi być dobra, nie musi być aż taka super, ludziom się spodoba, ci, którzy będą się znać na muzyce, ogarną, że no są fałsze i są zaciski, bo no strasznie się wtedy czułam. Dzień nagrywek, naprawdę potem mnie rozłożyło na tydzień, bo też było zimno w tym studiu. I stwierdziłam potem po długim namyśle, że chyba nie, chyba jednak to nie jest mój ten chory perfekcjonizm, a nawet gdyby był, nie podoba mi się ta piosenka i ja bym jej nie słuchała. Jakby nie chodzi o słowa, bo słowa są super, jakby słowa są piękne, mi się bardzo podoba ta piosenka i mam nadzieję, że kiedyś ją wydam, może za rok na święta, ale jeśli chodzi o moje wykonanie, jest po prostu fatalne, próbowałam to nagrać jeszcze raz, ale nie zdążyłam przed świętami, a po świętach było to totalnie bez sensu wydawać tę piosenkę i stwierdziłam, że może kiedyś ją wydam, ona jeszcze jest, ona gdzieś istnieje, mam tekst, mam muzykę. I może kiedyś przyjdzie czas, że naprawdę zobaczycie, usłyszycie ją i zobaczycie teledysk. Chciałabym powiedzieć, że kurde, ja bardzo, jak montuję ten film, przeżywam tą piosenkę strasznie. To jest po prostu piosenka, coś wielkiego, jakby spełnienie marzeń i tak dalej, ale tak łatwo jest teraz stworzyć piosenkę. Jakby tyle jest możliwości, więc jeśli wy macie taki pomysł i jest to dla was totalnie jakby odległe, niemożliwe, to jest prostsze niż się zdaje, ponieważ po prostu nawet jeśli nie umiesz pisać tekstu, a umiesz śpiewać, to jest dużo osób, które uczą się też i szukają ludzi, którzy im zaufają i dzięki nim będą mogli się oni rozwijać. I szukają naprawdę za niewielkie pieniądze, piszą teksty, tak samo piszą muzykę, jeśli nie umiecie. Więc tak naprawdę stworzenie piosenki w tych czasach jest to jakby łatwe. Tak, no łatwe po prostu. Teraz ja ukończyłam kurs produkcji muzycznej i mogę już, umiem już produkować sama muzykę, co jest w ogóle genialne i świetne. I moim celem jest, żeby pod koniec tego mój pierwszy debiutancki singiel ujrzał światło dzienne i żebyście mogli jeszcze w lutym go posłuchać. Więc 29 lutego nadchodzę.